kredyt na wybudowanie sortowni. Tylko zróbmy to, co zrobiła Rada Miasta Lubartowa. Lubartowska spółdzielnia w warszawskim Centrum Expo. Pokazaliśmy, że można zrobić wszystko kompleksowo. Troska wobec spółdzielców. Te koszty, które tutaj pokazuje pan burmistrz w swojej wypowiedzi, będą o wiele wyższe. Wygrana Lewartu. Ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. Powinno dawno tak być, ale u nas każdy wuj na swój strój. Akcja Nie daj się nabrać na wnuczka i na policjanta. Każdy z nas jest narażony, każdy z nas może taki telefon odebrać. Patrycja Kobyłka, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Nie dość, że Lubartów nie wyjdzie ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, to jeszcze miejscy radni PiS i wspólnoty przy wsparciu radnych PO i niezrzeszonych Ścisła oraz Tracza wyrazili zgodę na podżyrowanie związkowi kredytu na wybudowanie sortowni. Za wystąpieniem ze Związku Komunalnego głosowało wyłącznie 8 radnych ze wspólnego Lubartowa. Podczas piątkowej sesji uchwała, jaką przygotowali radni wspólnego Lubartowa, zdominowała dyskusję. Przeciwnicy wyjścia z sortowni mówili o wszystkim, tylko nie o uchwale. I tak burmistrz Janusz Bodziacki dużo mówił o spółdzielni i prezesie Jacku Tomasiaku, później o Grzegorzu Gregorowiczu, by finalnie skierować swoje uwagi do Wojciecha Osieckiego oraz Grażyny Meksuły. Podczas debaty nad wystąpieniem ze związku jednym z argumentów podnoszonych przez radnych Jana Ścisła i Jakuba Wróblewskiego był ten, że związek przyjął zmiany w statucie. Radni uzasadnili, że związek przegłosował zmiany do statutu, więc oni nie poprą uchwały o wystąpieniu. Chcieliśmy jakiś czas temu jako radni wszyscy jednogłośnie, żeby związek umożliwił nam ustalanie opłat za odpady. Zgodził się, może nie od razu. Może trzeba go było troszeczkę przymusić, troszeczkę zmienić wniosek. Zgodził się prawie i jednogłośnie. Natomiast odbieram bardzo pozytywnie fakt, że związek tutaj ewaluuje w pewnych działaniach i pozytywnie ustosunkował się do naszego stanowiska rady tutaj, żeby i przyjął uchwałę, żebyśmy to my jako władze samorządowe, jako Rada Miasta Lubartów mogli decydować o stawkach za śmieci. Myślę, że tutaj powinniśmy odbyć poważną dyskusję właśnie, jakie te stawki będą. Tuż przed sesją, czyli 2 dni wcześniej, odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku. Tego dnia w trybie ekspresowym wprowadzono zmiany, które 2 miesiące wcześniej Związek odrzucił. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszego zgromadzenia, 8 sesji. Czy ktoś ma uwagi albo propozycje? Bardzo proszę. Przewodniczący Zarządu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowny zgromadzenie, chciałbym wnieść do początku obrad jedną zmianę, która by dotyczyła wprowadzenia projektu uchwały, który się przygotowali na ostatnim zarządzie, dotyczącej sprawy przyjęcia propozycji zmian w statucie. Mianowicie chodzi o to, żeby poszczególne gminy miały możliwość ustalania w zakresie swoich rad, swoich radnych opłat, jak również innych z tym związanych spraw. Przy omawianiu tej uchwały powiem więcej. I proponowałbym po punkcie 5, czyli 6, zastąpić tym projektem uchwały. Natomiast w kolejnych nie zmienić 7, 8, 9, 10 i kolejności. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jedną rzecz uzmysłowić uchwałodawcom, że nie wiemy, co to za uchwały, nie wiemy, jakie są w nich w ogóle propozycje. Zgodnie z tym statutem, który chcemy zmienić, te dokumenty powinniśmy otrzymać co najmniej na 7 dni przed zgromadzeniem Związku Komunalnego. Ze wszech miar uważam, że zmiany są potrzebne w statucie, ale nie wolno tak ważnego dokumentu jak statut zmieniać bez nawet poinformowania członków zgromadzenia o tym, jaką treść mają te uchwały. Więc ja zgadzam się z tym. Prosiłbym, żeby ten punkt, dzisiaj nie wprowadzać tych punktów, żeby je wprowadzić i zwołać w trybie absolutnie pilnym następne zgromadzenie, czyli można już zwołać za 7 dni, żebyśmy te uchwały dzisiaj dostali i żebyśmy za 7 dni ten statut poprawili, ale tak, żebyśmy mieli czas zastanowić się, bo na razie nie wiemy, co w tych uchwałach jest. Nikt tam nie wiem, czy ktoś z Państwa ma te uchwały, tak, tymi projektów, czy ktoś z Państwa dostał te projekty uchwał oprócz wnioskodawców, czy ktoś je widział? Nie. No więc tak mamy zamiar procedować na takiej zasadzie, że będziemy uzupełniali porządki obrad, wprowadzali uchwały za 5.12 pod potrzebą jakiejś chwili, ktoś wpadł na pomysł w
wczoraj czy przedwczoraj i taką uchwałę zgłasza? Dziękuję za uwagę, przewodniczący zarządu. Szanowni Państwo, ja nie zgodzę się tutaj z przedmówcą, prawda, ze względu chociażby takiego, że już żeśmy obradowali nad tym projektem. Mało. Pan przewodniczący również za tym projektem na Radzie Miasta Lubartów głosował. I to jest dokładnie ten projekt, także nie można mówić, że nie wysłaliśmy. Za chwilę Państwo to otrzymacie, te projekty. I ten projekt jest dokładnie taki sam, jak żeśmy procedowali na ostatnim zgromadzeniu. Także to nie można mówić, żeśmy nie znali tego projektu. Znamy go co najmniej, nie wiem kiedy na Radzie Miasta, ale chyba co najmniej od miesiąca. No, na zgromadzeniu mieliśmy ten. Na zgromadzeniu i na Radzie Miasta, przez stanowisko było na Radzie przegłosowane jednogłośnie. Także ja się dziwię, że Pan Przewodniczący zabiera głos w tej kwestii i mówi, że Pan jest nieznany. Ja tylko myślę, bo proszę Państwa, no może niedobrze, że i jednego i drugiego projektu nie mamy w tej chwili przed oczyma. Dokładnie. Ponieważ no, ja miałem może ten przywilej, że dzisiaj rano mogłem zerknąć na ten projekt. Więc on, pamiętacie Państwo, na zgromadzeniu czerwcowym, na wniosek Rady Miasta Lubartów, pochylaliśmy się nad zmianą statutu, aby to Rada mogła ustalać opłaty dla swoich gmin. Ponieważ no wówczas większość, uchwała nie uzyskała wymaganej większości i staliśmy na stanowisku, że przynajmniej takie interpretacje prawne były, że mogą ustalać albo wszystkie gminy, albo żadna. Stąd też tak zakończona została debata i głosowanie nad projektem uchwał. Podchodzimy do tego po raz drugi, a mianowicie rzeczywiście projekt jest prawie identyczny, prawie, bo dajemy jednak swobodę gminom. Myślę, że tutaj koledzy z poszczególnych, państwo z poszczególnych gmin mają swój pogląd, czy chcą, czy też nie. Więc tutaj w tym projekcie, za chwilę Państwo zobaczycie, dajemy swobodę. To znaczy Rada będzie mogła wrócić ze swoją kompetencją ze zgromadzenia do swojej gminy, jeśli Rada danej gminy podejmie uchwałę. I z tym byśmy dyskutowali dzisiaj, bo to jest rzeczywiście dla Rady Miasta w Lubartowie jest sprawa istotna. Dziękuję bardzo. Pan Rady Gregorowicz. Jestem przekonany, że zarówno przewodniczący zarządu, pan Sobiec, jak i przewodniczący Rady Miasta, pan Tomasiak, mówili o tej samej sprawie, ale zupełnie o czymś innym. Pan przewodniczący zarządu Sobiec zarzucił panu przewodniczącemu Rady Miasta Lubartów, że wiedział i brał udział w dyskusji. Myślę, że chyba trzeba z tym się zgodzić. W tym sensie uwaga jest słuszna. Ale przewodniczący Tomaszak o czymś innym mówił, że niezależnie od tego, kto wiedział, jak wiedział i w czym uczestniczył, to zgodnie z naszym statutem, w artykule 15, w paragrafie 15, w ustępie, proszę Państwa, trzecim, pisze doraźnie. Przewodniczący zgromadzenia ma obowiązek zwołania zgromadzenia nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia stosownego żądania. W zawiadomieniu o posiedzeniu należy podać projekt porządku obrad i dołączyć niezbędne dokumenty i materiały związane z porządkiem obrad. Czy z tego wynika jasno, że już projekty uchwał na temat zmiany statutu powinny być załączone przed tym spotkaniem. Więc niezależnie od tego, co Tomasiak wie, czy brał w tym udział, czy nie, to my nie mamy materiałów na odpowiedni czas przed tym zgromadzeniem, żeby się do niego przygotować. Ja na przykład wymagam długiego namysłu i naprawdę 5 razy czytam to samo, zanim zrozumiem, a dopiero 8 zadaniem jakieś wnioski z tego wyciągnę. Mam do tego prawo i chodzi o to, że to jest wyraźne złamanie przepisów, wobec których obradujemy, żeby tutaj nie czepiać się już tak wszystkiego, to myślę, że być może trzeba wprowadzić do porządku obrad te zmiany w statucie, ale bym proponował w tym punkcie nie dyskutować o konkretnych rozwiązaniach, które mogą być obce albo nowe dla niektórych, tylko zróbmy to, co zrobiła Rada Miasta Lubartowa. W tym punkcie powołajmy komisję statutową, w większym stopniu tu w związku oparta o pracowników tego związku, a niż w mieście. I niech ta komisja w wyznaczonym czasie przygotuje kompleksowe zmiany tego statutu, tak żeby i ci wszyscy, którzy chcą tak bardzo brać w tym udział i już mają pewne pomysły, niech się wykażą przez miesiąc, dwa, trzy i niech nam dadzą gotowy, kompleksowy projekt, bo inaczej to my na łapu taku bierzemy takie różne sprawy na bokandę. Więc podsumuję. Jestem za tym, żeby być może to wprowadzić, ale nie dyskutować o konkretnych rozwiązaniach jednych, dwóch czy trzech, tylko o powołaniu właśnie komisji statutowej do opracowania wszystkich zmian. I tylko tyle. Dziękuję za głos. Proszę bardzo, pan radny Tomasiak. Również chciałem wskazać na jedną uwagę i zwrócić uwagę panu
Szumcowi, który jest przewodniczącym zarządu związku, że nad jakim dokumentem mamy debatować, to my jeszcze nadal nie wiemy, bo my go nie mamy przed oczami. To pan przed chwilą powiedział, że to jakiś dokument, który już był raz głosowany, więc zapewne zaistniały jakieś ważne okoliczności, że ten sam dokument krok za krokiem będzie głosowany, podczas kiedy słyszę, że ten dokument jest odmiennym dokumentem niż pierwowzór, bo przewodniczący zgromadzenia, który miał okazję, nie wiem na jakiej podstawie prawnej, widzieć wcześniej dokument, który ma być przedmiotem obrad niż my wszyscy pozostali członkowie zgromadzenia, bo nie ma lepszych i gorszych członków zgromadzenia, dlatego nie wiem, dlaczego nie widzą dokumenty, inni nie widzą tych dokumentów, zwrócił uwagę, że tam są jednak jakieś zmiany w tej uchwale, mimo wszystko, że to podobno ma być ten sam dokument, który poprzednio głosowaliśmy. Niezależnie od tego zwracam uwagę, że nie mówię tylko i wyłącznie o uchwale, która jest proponowana przez zarząd, ale również uchwała, która jest proponowana przez członka zgromadzenia, pana burmistrza Gruszczyka. On również proponuje zmiany w statucie, więc uważam, że te zmiany są potrzebne. Ja podkreślę, że za tą uchwałą głosowałem, która była na poprzednim zgromadzeniu związku, nie wiem, która jest dzisiaj, że na sesji Rady Miasta również stanowisko poparłem i ono było przyjęte jednogłośnie. Natomiast uwaga członka i radnego Gregorowicza jest słuszna, żeby powołać komisję statutową i na spokojnie, bez emocji, niech ta komisja przygotuje te zmiany, bo pamiętajmy, że poprawek do statutu jest o wiele więcej i pomysłów zmian w statucie jest o wiele więcej i przegłosujmy coś raz na dobrze, a nie zawsze tak, że za 5.12 jest coś wprowadzone i trzeba wszystko głosować bo coś się dzieje, bo coś jest realizowane. No tak procedować, a tym bardziej, że my nie wprowadzamy jakiejś uchwały czysto jakiejś porządkowej, jakiejś uchwały, która by nam była naprawdę niezbędna do tego, żeby musiała być podjęta już dzisiaj. My chcemy za chwilę dokonać zmian w statucie, w najważniejszym dokumencie zgromadzenia związku, więc nie można realizować tego na takiej zasadzie, bo się zastanawiam, który z wójtów tutaj siedzących oraz przedstawicieli tak zmienia statuty w swoich gminach. Ostatecznie zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone. Trudno nie zauważyć, że poprawki do statutu zostały przygotowane w trybie ekspresowym, tak jakby wyłącznie po to, aby uniemożliwić wyjście ze Związku Miast Lubartów. Wszak na owe zmiany w statucie, uzasadniając swój sprzeciw, powoływali się m.in. radni Ściseł i Wróblewski. Samym inicjatorom uchwały tak spieszyło się ze zmianami, że ostatecznie nie przegłosowali poprawek radnego Grzegorza Gregorowicza. Proszę Państwa, wniosek formalny był o skreślenie z projektu uchwały podpunktów 2b, 2c, 2d z projektu zarządu związku, czyli w paragrafie 7 w ustępie 1 i punkt 17. Kto jest za skreśleniem podpunktów 2b, 2c, 2d? Zechce podnieść rękę do góry. Dwa głosy za. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące. Kogoś nie ma, tak. Innego nie ma. Wniosek nie przeszedł. Przystępujemy do dyskusji nad wprowadzeniem propozycji pana burmistrza Zostrowa, aby bo to zostanie złączone, tak? Nie głosujemy. Ale proszę Państwa, ale nie, no ale myślę, że panie mecenasie, czy jest sensowne, żeby dwie uchwały były zmieniające statut? Nie. Na jednym. Czy one się nie wykluczają, przepraszam? Nie wykluczają się. Wykluczają się, no to dwie nie. Propozycje mogą być. Tylko ja rozumiem, że panu nie chodzi, żeby dyskusja, ja rozumiem, nie ma dyskusji, tak? Proszę Państwa, jest to, ja rozumiem, że treść zmiany z projektu pana burmistrza Ostrowa wpisujemy do projektu tego, bo to jest, bo też i nazewnictwo jest niewłaściwe w projekcie pana burmistrza, bo nie zmieniamy statutu, tylko przyjmujemy propozycję zmian, bo to jest ważne, więc chciałbym zaproponować, aby w paragrafie pierwszym, zanim zostanie... Przepraszam, nie padł wniosek o skreślenie tych propozycji. Jeżeli padnie wniosek o skreślenie propozycji pana burmistrza, wówczas głosujemy
nad skreślenie propozycji pana burmistrza. Póki co taki wniosek nie padł, chyba że padł. Jeżeli nie padł taki, ja rozumiem, że dyskusja się odbyła i głosujemy całościowo, całą uchwałę, zarówno proponowane jedne zmiany, jak i drugie. Drugą uchwałę też? Nie, tej samej, bo to jest dotycząca tego samego. Bo nie to o to chodzi. Natomiast czy została zgłoszona propozycja? Nie było dyskusji, rozumiem. Czyli dla wszystkich jest to logiczna propozycja pana burmistrza, chyba że nie jest, no to możemy podyskutować. Jeżeli nie ma wniosku o skreślenie tej propozycji, bo głosujemy całą uchwałą obejmującą jedną i drugą, ale jest jedna uchwała. Rozumiem, proszę Państwa. Proszę Państwa, jest propozycja w innym załączniku, tak to nazwę ten projekt uchwały. Czy ktoś jest przeciwny, aby paragraf pierwszy w ustępie, znaczy paragraf pierwszy naszej głosowanej uchwały, w ustępie pierwszym mówił, że w paragrafie 11 w podpunkcie pierwszym w skład zgromadzenia wchodzą burmistrzowie, wójtowie gmin, uczestników lub radnych. Kto z członków zgromadzenia jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia propozycji zmian statutu związku, zechce podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No tak, jakbyśmy dyskutowali. Nie, jak zmieniliśmy poprawkę pana Ruszczyka. Obydwie raz. Nie, no poprawkę. Głosowanie. No, 10 głosów za. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. 4 głosy wstrzymujące. Nawet wnioskodawca nie zagłosował. No właśnie. Zmianami popełniliśmy tak dużo uchybień formalnych, że gratulacje takiemu rozwiązaniu. O jakich uchybieniach mówił przedstawiciel Lubartowa? Przed chwilą zaprezentowane zostało głosowanie przeprowadzone przez przewodniczącego zgromadzenia Janusza Bodzieckiego. Jedynymi poprawkami, jakie zostały przegłosowane, były te zgłoszone przez Tomasiaka. Tymczasem podczas dyskusji swoje uwagi do treści uchwały zgłosił także radny Grzegorz Gregorowicz. I co ważne, wbrew zasadom samorządowej legislacji, jego poprawki w ogóle nie były głosowane. Wskazać należy, że poprawki Gregorowicza były bardzo istotnymi, a zostały zupełnie pominięte. W Radzie Miasta Powary komisja statutowa pracowała kilka miesięcy owocnie i na koniec pan wojewoda zakwestionował tę uchwałę, twierdząc, że znajduje się w niej wiele błędów. Jeśli dzisiaj mamy, widzicie, dwie zmiany, które budzą ożywioną dyskusję, to jestem przekonany, że te zmiany będą ewentualnie przegłosowane na kolanie i może się okazać, że popełnimy jakiś błąd. Dlatego nie powinniśmy docelowo robić tak właśnie tego typu zmian w takim czasie. Tak? Jakby przykład, który mi się rzuca w oboczy w paragrafie pierwszym w podpunkcie 2b. Czy to nie ma jakiegoś błędu, że zapis jest taki w propozycji. W przypadku, gdy wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez Radę Gminy stosownie do ustępu 2a jest niższa od przewidywanych kosztów odbierania transportu, zbierania i właśnie. Czyli w tym przypadku gmina pokrywa różnicę, a to się, pytanie, czy to nie ma błędu, że nie powinno być niższa od przewidywanych, tylko niższa od rzeczywistych kosztów, bo to się okaże, jak przewidywane koszty będą zawyżone albo zaniżone i potem w rozliczeniu na koniec roku się okaże, że rzeczywiste koszty będą inne. Co się wtedy dzieje? Jak to będzie sfinansowane? Moim zdaniem albo trzeba zmienić przewidywane na rzeczywiste, albo dopisać gdzieś jeszcze jakiś podpunkt, że w sytuacji, gdy rzeczywiste koszty będą inne niż przewidywane, to nastąpi jakaś korekta właśnie spłaty. To, żeby nie przedłużać. Brakuje mi tu 2D. Słucham? 2D. Na końcu jest. No nie, przekażę. Tu mówi się, o których mowa w ustępie 2b. Ustępie 2b się mówi o kosztach przewidywanych dalej, a nie o rzeczywistych. Nie ma. 2d nie rozstrzyga tutaj niczego. Rozliczenia. Rozliczenie. Ale przewidywanych kosztów, a nie rzeczywistych. No to chodzi, że przewiduje się przeważnie, nigdy to jest planowanie. No, planujemy koszty. Trafimy dokładnie. Chodzi o koszty rzeczywiste, albo o korekcję. Do planowanych. No to przecież kwestia... Można to pisać, żaden problem. Propozycja korekty 2D, rozumiem, tak? No trzeba by to zmienić. Pani skarbnik ma propozycję? To związek do 31 roku przekazuje gminę z czego kosztów rzeczywistych. Kosztów
rzeczywistych, tak, w stosunku do planowanych. I gmina jest zobowiązana pokryć niedobór. Koszty rzeczywistych w stosunku do planowanych. O których mowa? Jeszcze raz, proszę dokładnie. Proszę Państwa, konstrukcję 2B. W stosunku do planowanych, o których mowa? Związek do dnia 31 marca każdego roku przekaże gminie szczegółowe obliczenie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów planowanych. Kosztów rzeczywistych? W stosunku do kosztów. Do kosztów planowanych. O których mowa? I dalej. Ale też trzeba przewidzieć i taką ewentualność. Nie? No ale panie burmistrzu, dalej widzimy, że my tutaj naprawiamy ad hoc rzeczy, które nam się rzuca. Można by być tak i na pewno jest tak. I dyskutujemy i wydyskutujemy i pan, tak jak pan podkreślił, radny i komisja statutowa pracowała 5 miesięcy i też wojewoda podkreślił, więc proszę Państwa, no, jest ważna sprawa dla gmin, dla Rady Gminy, dla Rady Miasta Lubartów i to wyjdźmy naprzeciw temu. Czy są inne propozycje do projektu uchwały? Jak zatem widać, poprawa do uchwały została przygotowana, a nikt jej ostatecznie nie przegłosował. Oznacza to, że doszło do istotnego naruszenia zasad procedowania nad uchwałą i to uchwałą zmieniającą statut. Tymczasem na sesji burmistrz atakował radnych Gregorowicza i Tomosiaka za to, że nie głosowali nad bublem prawnym. Przedwczoraj po raz kolejny, bo podejmowaliśmy po naszym stanowisku w czerwcu, szybko żeśmy to zadziałali, może za szybko dla kolegów wójtów, burmistrzów i radnych z pozostałych gmin, przejęcie kompetencji przez gminy, poszczególne gminy. Wtedy jeszcze konstrukcja uchwały była taka, że to powinni robić albo wszyscy, albo nikt. Nie? Taka opinia prawna była. Teraz pracowaliśmy przez te kilka miesięcy wakacyjne i zaproponowaliśmy projekt uchwały, który daje dowolność gminom. I proszę Państwa, przedwczoraj walne zgromadzenie Związku Komunalnego podejmowało tą uchwałę. I chcę Państwu odpowiedzieć, że niestety, też z przykrością, pan radny Gregorowicz, pan radny Tomasiak nie zagłosowali za przejęciem kompetencji przez miasto. Mimo, że stanowisko Rady Miasta było jednoznaczne. Projekt uchwały o zmianie statutu. Bardzo dobry argument, ponieważ dobrze, żeby radni również usłyszeli, co zostało przegłosowane na ostatnim zgromadzeniu związku. Jeżeli tak ufacie tym wyliczeniom i będziecie chcieli zostać w tym związku, to zastanówcie się, jaki dokument będzie trafiał do nas na sesję Rady Miasta. Toczyła się duża dyskusja, żeby miasto miało rozliczać odpady, ustalać zaliczkę na odpady. Co się dzieje? Zgłaszamy wniosek, żeby tych szczegółowych zasad potem, jeżeli stawka zostanie niższa ustalona, nie przegłosować do tego statutu. Założenia są takie, że tam zgodnie z planem będziemy musieli dopłacać. Radny Gregorowicz zgłasza poprawkę, że a i owszem, dopłacimy, ale po kosztach rzeczywistych. I co się dzieje? Tak się wszystkim śpieszy z tym statutem, że nie głosują tej poprawki radnego Gregorowicza. Mało tego, pozostałe poprawki też nie zostały przegłosowane. Zwróciliśmy uwagę, że popełniamy uchybienia formalne przy głosowaniu zmian tego statutu. No nie za wszelką cenę, moi drodzy. Nie głosowaliśmy przeciw. Wstrzymaliśmy się, bo widzieliśmy, co się dzieje na tym zgromadzeniu. Ale na szczęście została powołana komisja statutowa i my tą poprawką zajmiemy się porządnie. Bo jestem na szczęście razem z radnym Gregorowiczem w tej komisji statutowej. Oczywiście, jeżeli zostaniemy w związku, a widzimy już z dzisiejszych deklaracji, że raczej w tym związku zostaniemy. Wrzesień cudów. Tak można podsumować to, co stało się w związku. To, co nie zyskało poparcia 2 miesiące temu, zostało w zeszłym tygodniu przegłosowane i to w trybie ekspresowym. Ów pośpiech spowodowany był tym, że inicjatorami tego, co zostało odrzucone, byli m.in. radni Ściseł i Wróblewski. Aby zatem utrudnić wyjście ze związku, przegłosowano wszystko i byle jak. Wszak najważniejsze zostało osiągnięte, bo m.in. ci dwaj radni uchwały wspólnego Lubartowa nie poparli. Dla kanału S Patrycja Kobyłka. Po tym, jak spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie odniosła spektakularny sukces, pozyskując jako jedyna w kraju fundusze strukturalne o instytucji zarządzanej przez prezesa Jacka Tomasiaka, zrobiło się wyjątkowo głośno. Okazuje się, że nie tylko grono spółdzielni mieszkaniowych, ale także kadra naukowa zwróciła uwagę na to, czego udało dokonać się w Lubartowie. O lubartowskiej spółdzielni mówiono 16 września w warszawskim Centrum Expo. Tego dnia stolica gościła kadrę naukową na drugim forum przestrzeni miejskich.
Tegoroczne forum połączone zostało z targami budowlanymi. Temat, na jakim skupili się naukowcy, to infrastruktura mieszkaniowa, kulturalna i rekreacyjno-sportowa w polskich miastach. Zebrani, wśród których znaleźli się wykładowcy z kilku politechnik, uniwersytetów oraz instytutów badawczych, dyskutowali m.in. o osiedlach w miastach XXI wieku. Dyskusja wskazywała na marazm, jaki panuje w Polsce. Niemałym zaskoczeniem okazało się wystąpienie dr inżynier Anny Ostańskiej z Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej. Jednak zanim wystąpiła ekspertka z Politechniki Lubelskiej, jej koledzy z innych uczelni wskazywali na marazm w przestrzeni osiedlowej. Tworząc rozwiązanie dla blokowiska, ale nie tylko dla blokowiska, tutaj dzisiaj się skupiamy na blokowiskach, żeby one stworzyły ofertę, ponieważ te blokowiska, ja w nich widzę szansę. Dzisiaj mamy problem z rozlewaniem się miast i z tym, że młodzi ludzie emigrowali na zewnątrz, tam działki były tańsze, chaotyczne zagospodarowanie, bardzo wysoki koszt życia dla tych osób, które wyszły z miasta. Dzisiaj niektórym z nich można by zaoferować ciekawe przestrzenie osiedlowe, żeby wrócili albo żeby nie wyjeżdżali, jak ich nie stać na budowę. Budują tam 80-100 metrów przestrzeni. Takie mieszkanie mogą mieć też, tylko tam mówią, mamy ogródek. Tak? Tutaj mogą mieć ciekawą przestrzeń. Przestrzeń osiedlowa to jest małe miasto z bardzo dobrym dostępem do śródmieścia. Tam powinny być drobny handel, duża oferta i duże działania socjalne. W takim razie przyspieszając, mówiąc o rewitalizacji, musimy pamiętać o tym, żeby stosować to, co już dzisiaj było powiedziane, w miarę możliwości najszerzej rozwiązania uniwersalne, które będą umożliwiały, będą integrowały, nie będą wykluczały i będą poprawiały bezpieczeństwo. Nie stosujmy tego, co widzimy często na nowych osiedlach, czyli płot za płotem i przejście. Niedługo będziemy jak na lotniskach chodzić, tak? Przez ilość bramek. Mówimy o otwartej przestrzeni, dostępnej wizualnie i takiej, która jest czytelna, z jasną ofertą. Jeżeli chodzi o kwestię blokowisk, musimy ją zaadoptować do nowych wyzwań. I tym nowym wyzwaniem to jest fakt, który sobie usmysłowiłem, pisząc któryś z artykułów, że w 2040 roku struktura nasza demograficzna będzie taka, że społeczeństwo naprawdę będzie starym społeczeństwem, ludzi starszych. Poprawa poczucia bezpieczeństwa to jest kolejny element. Czujemy się bezpiecznie tam, gdzie dobrze odczytujemy ofertę i wiemy, jak się zachować i wiemy, co nas może czekać. Najgorszym dla nas jest wyobrażenie o tym, co może nas czekać, jeżeli nie odkodujemy dobrze miejsca jego przeznaczenia. Więc to jest jeden z elementów. I druga rzecz, skrócę, żeby zakończyć i już nie zabierać czasu, to są wszelkie działania socjalne w przestrzeni. To nie jest tylko twarde budownictwo, to nie jest tylko meblowanie tej przestrzeni, ale wszelkie działania socjalne, to co robią fundacje już na takich osiedlach, to co robią stowarzyszenia, ale to jest praca, która musi być na stałe wpisana, żeby ludzi zintegrować i żeby to właśnie ludzie dla siebie robili w tej przestrzeni. Dla nich trzeba stworzyć takie warunki, bo przecież to, że upada handel drobny na tych osiedlach, wcale nie jest powodem, żeby nie powstawały tam spółdzielnie socjalne aktywizujące ludzi, inny sposób, żeby tworzyli rzeczy, które sami będą konsumować małe ryneczki. Przecież można zaadaptować coś takiego, jak robić farmy miejskie czy małe uprawy miejskie. To są trendy może do zastanowienia się. To są bardzo duże przestrzenie często, które jeśli odzyskamy od samochodów, na pewno lepiej je wykorzystamy. O wręcz książkowo przeprowadzonej rewitalizacji mówiła dr Ostańska, która wygłosiła prelekcję pod tytułem Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych w Lubartowie. Ale blokowiska trzymają się bardzo dobrze w Lublinie, a jeszcze lepiej w Lubartowie. Chciałam uspokoić też pana doktora ZTB, że w Lublinie uczymy wielkiej płyty. Za panem stoi niby operator kamery, mój były dyplomant, obecnie dyrektor spółdzielni, o której za chwilę będę mówić, do spraw remontów i innych tam rzeczy inwestycyjnych. Jak widać, efekty tego są, że jeszcze nie w samych budynkach. I taka jeszcze mała uwaga, nie zgodzę się z tym, że
niepotrzebna jest rewitalizacja w Wielkiej Wucie, bo modernizacja nie równa się rewitalizacji. Co jeszcze spółdzielnia zrobiła? Prowadziła aneks, wywalczyła go z miastem, z burmistrzem i prowadziła jeszcze strefy, w których posiada osiedla. To nie jest dzisiejszy przedmiot, ale chcę pokazać, że to jest możliwe nawet już zrobionym, jeszcze bardziej. I bardzo świetną analizę pokazuje sam pan prezes, kiedy przedstawia ten problem. Ja już nie chcę wchodzić tak głęboko w jego sprawy, ale pokazuje, jak bardzo zyskał na zawężeniu strefy, bo przestępczość mu wzrosła i tak dalej. Moje rozmowy w Lublinie kończyły się na tym, ale jak? Jak ja powiem moim mieszkańcom, że nasze osiedle jest niebezpieczne, to mi się wyprowadzą. W drugim etapie była to jeszcze termomodernizacja budynków, remont balkonów niektórych, ale to w całym procesie, a nie jako rewitalizacja jedynie balkonów, oraz zagospodarowanie terenu pozostałej części osiedli. I to jest to, co najbardziej uważam, jest to, co Państwo pokazywaliście dzisiaj, te nawet w zmodernizowanych już przestrzeniach, nazwanych rewitalizacją, wyłożonych bardziej kostką, żeby lepiej parkować i nie brudzić już sobie samochodu. Tutaj, proszę Państwa, udrożniono, proszę zobaczyć, te niebieskie odcinki, to są właśnie nowe fragmenty dróg. Po prostu zrobiono możliwość przejazdu. Tu, jak prezes kiedyś mówił na pewnej z konferencji, na której go słuchałem, powiedział, mieliśmy powstanie warszawskie przez rok. Naprawdę, jak tam się pojechało na osiedle, to była masakra. Wszystko wyrzucone, zieleń wysoka w części wycięta, ale tylko ta, która kolidowała z tym, bardzo dużo zachowano. I praktycznie rzecz biorąc, poprawiono bezpieczeństwo osiedla o nie wiem ile procent. Nie potrafię tego oszacować. Myślę, że nawet żaden strażak tego nie potrafi. Oczywiście tam tutaj szczegółowo wypisałam, żebyście Państwo wiedzieli, że w tym powołaniu interdyscyplinarnego zespołu to nie jest jeden taki człowiek, dlatego potrzebny jest ten interdyscyplinarny. Dlatego, że tak, tu mamy i termomodernizację, malowanie, remont, rozbudowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej. Tam jest monitoring. Tam są lampy z, to chyba dalej nawet było napisane w tym, z nie solarami, tylko fotowoltanami. Modernizacja, przebudowa infrastruktury publicznej, czyli zupełnie, absolutnie od początku place zabaw wykonane w całości, łącznie z boiskiem, które tam jest na tym osiedlu. Budowa ścieżek rowerowych, czego zupełnie nie było. Wyposażenie oraz instalacja właśnie tego monitoringu. Budowa koniecznej do usługi monitoringu kanalizacji technicznej. To wszystko mieści się w dofinansowaniu tym zewnętrznym. Dostosowano budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Akurat na tych dwóch osiedlach nie było tam specjalnych podjazdów, a na innych są. Natomiast tutaj wykorzystano tą bezprogowość, jakby, czyli bezpośredni wjazd bez schodka, bo taka jest akurat teren przyległy. Zainstalowano te kolektory solarne przekręcone. To ja to jest oryginalnie z projektu wziąłem, także chodzi właśnie o te fotowoltany z latarniami. Dostosowano, rozbudowano drogi w oparciu o wymogi dotychczasowych i to jest właśnie moim zdaniem najważniejsze. I tu o bezpieczeństwie nawet nie chodzi o tą karalność czy przestępczość, która podaje dodatkowy punkt do tego, że uzyska środki, że można uzyskać środki, ale bezpieczeństwo, że karetka dojedzie do chorego, że straż dojedzie do miejsca, gdzie ma tą wodą polać, a że może wykręcić w tym zakręcie. Tam było widać na tym fragmencie projektu, że to jest już w tym momencie możliwe. To są naprawdę bezpieczne osiedla. Modernizacja boiska i wejść do budynków, czyli dobudowano wiatroławy. Tak to, proszę Państwa, wyglądało, czyli ten siódmy punkt, monitorowanie. Ja mogę to sobie tylko obejrzeć na koniec i nie zajmować się tym i tak naprawdę mogę wyjść. Ale dla samego zarządcy, dla samego prezesa, dla samej społeczności tej ludzkiej, która tam z tego korzysta, jest to bardzo ważne, żeby też monitorować i reagować ewentualnie na jakieś działania. Poza tym regulaminem, który przekopano w drugie miejsce po drugiej stronie, jak już powiedziałam wcześniej, no zupełnie inaczej wygląda ta przestrzeń. Co to, więc bezpieczeństwo i czynny wypoczynek dla dzieci w bezpieczny sposób został zagwarantowany. To jest jeden z placów siedmiu, panie Konradzie, znaczy na tych dwóch osiedlach to chyba tam jest... Za osiem. Tak, no właśnie, osiem placów zabaw, w tym dwie siłownie dla dzieci starszych i osób starszych ewentualnie. Trzy? No dobrze, to ja tak. Czynny wypoczynek na boisku. Czynny dostęp dla osób niepełnosprawnych do takich urządzeń, co jest naprawdę bardzo ważne. To każdy wie, ile się czeka do rehabilitanta. Ja też niedługo pewnie będę musiała i pewnie może w tym roku się załapię. Bezpieczeństwo, czyli ogrodzenie niskim płotkiem, nie takim, nie wiem, reklamowym, nie ma tutaj banerów, na szczęście jeszcze to wszystko nie jest popsute, ale wszystko przed nami.
Wypoczynek bierny, to postawienie ławek, o czym dzisiaj też było, prawda? Postawienie, ale też taka altana, że jeśli pada, to ten. Jest też tutaj właśnie ten plac zabaw, który wcześniej pokazywałam. Są kolejne ławki, też są ławki dla matek z dziećmi i alleluja, dziękuję bardzo, że tak zrobili. Bo naprawdę na wielu placach zabaw w Lublinie, gdzie jadę z moimi dziećmi, to ja po prostu muszę stać albo zjeżdżać z nimi. Proszę Państwa, także bierny wypoczynek dla osób starszych jest zapewniony. Czy tam też dla młodzieży, gdzie nie chcemy pod klatkami, żeby nam siedzieli na tych ławkach. No gdzieś tam troszeczkę izolowane miejsce. Widzicie Państwo, że jest zieleń. Ona została. To są te drzewa po tym powstaniu warszawskim, lubelskim, lubartowskim w zasadzie, przepraszam, które zostały. Da się nie tylko zrujnować wszystko z buldożerami i zrobić coś fajnego. Dostęp dla osób niepełnosprawnych, tak jak mówiłam, nie ma tutaj drogów, oczywiście krawężnik widzimy, tutaj jest bezpośredni wjazd. Wypoczynek, doszły ścieżki rowerowe. No i cały czas podkreślam to bezpieczeństwo pożarowe, którego naprawdę życzę każdemu z Państwa, którzy mieszkają się bądź tęsknicie za swoimi osiedlami, tak jak ja. No i oczywiście też bezpieczeństwo to pożarowe, że te samochody zostały w pewien sposób skupione w jednym miejscu, te łuki powiększone i że ruch pieszy i ruch rowerowy i samochodowy został oddzielony. Na tych osiedlach naprawdę poruszać się można bezpiecznie, a dodatkowo oczywiście zapewniono miejsca parkingowe i postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wnioski. Przeprowadzona rewitalizacja na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie to wyjątek w skali kraju. Zbadano wewnętrzne, czyli deklaracja partycypacji finansowej, tutaj dodam, i tej społecznej, pracy społecznej, i zdobyto zewnętrzne środki. Zrealizowany zakres był szeroki i skomplikowany, wymagał koordynacji wielu działań. Jego efekty podano na podstawie interdyscyplinarnych badań ankietowych i danych ze spółdzielni mieszkaniowych. Koszt funduszu remontowego, gdyby przeliczać, czy my jesteśmy w stanie uzbierać to, tak? Nawet gdybyśmy dawali złoty 20 zł na fundusz remontowy, nawet dodatkowo, czyli nie obciążając tego, co jest na bieżąco, musi być utrzymywane i tu nie ma dyskusji, to proszę Państwa, przy średnim mieszkaniu w Lubartowie 45 metrów kwadratowych daje nam 156 miesięcy spłaty, czyli 13 lat. W środę 16 września odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, drugie forum przestrzenne miejskie w Warszawie. Nie bez powodu o to pytam, ponieważ z tematem związana jest nasza spółdzielnia mieszkaniowa. Proszę powiedzieć o szczegółach. Tak, odbyło się forum, jest nam bardzo przyjemnie, bo pamiętajmy, że to było forum ogólnopolskie. Zjechały się naprawdę autorytety, jeżeli chodzi o urbanistykę, autorytety, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, autorytety, jeżeli chodzi o tworzenie tych struktur tkanek miejskich, autorytety, które badają osiedla, autorytety, które badają procesy rewitalizacji, autorytety, które wskazują na nieprawidłowe, nierzetelne, niewłaściwe przeprowadzenie takich rewitalizacji. Byliśmy zaproszeni jako zarząd na tę konferencję, natomiast mieliśmy obowiązki w Lubartowie, był oczywiście związek komunalny nasz, miał swoje posiedzenie. Niestety akurat wtedy, kiedy wygłaszano między innymi referat na temat naszej spółdzielni mieszkaniowej, ale był nasz dyrektor Bombol, wiemy, co się wydarzyło i wiemy, co się tam działo. Na jednej z prelekcji spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie była przedstawiona jako wzór, tak naprawdę. Proszę powiedzieć, czy jeszcze przedstawiono jakoś przykład innej spółdzielni mieszkaniowej, czy tylko nasza spółdzielnia lubartowska? Nie, właśnie jest nam niezmiernie przyjemnie. Nawet sami nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, chociaż dobiegały już do nas takie informacje. Ja w zeszłym tygodniu byłem dla odmiany w Łodzi, ale jako reprezentant miasta Lubartowa na Kongresie Urbanistyki oraz na Kongresie Miast Polskich, gdzie również wskazywano na słabe i dobre strony rewitalizacji i tam, co prawda nie mówiono o Lubartowie w Łodzi, ale słychać było, że te negatywne uwagi nas nie dotyczą. Tu okazuje się, że jest zupełnie inaczej, tu okazuje się, że w Warszawie, w samym centrum Polski, na targach Expo, w hali targów Expo, gdzie odbywają się również targi budowlane, gdzie odbywa się duży kongres, okazuje się, że jeden z prelegentów mówi właśnie o konkretnie naszej spółdzielni mieszkaniowej, jako o tym, o przykładzie bardzo dobrze przeprowadzonej rewitalizacji. Jest niezmiernie mi miło. Ja przypomnę, że to nie jest jakaś osoba, która by była mało znana również w środowisku, bo mówimy o pani doktor inżynier Annie Ostańskiej, a pamiętajmy, że pani doktor pracuje w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Politechnice Lubelskiej.
więc ona reprezentowała Politechnikę Lubelską. Mieliśmy tak naprawdę bardzo szerokie spektrum tych wykładowców, tych osób, które tego dnia swoje prelekcje wykładały. Nie będę przytaczał wszystkich, natomiast jeżeli powiem, że wszyscy, którzy się spotkali, mówili do siebie panie profesorze, panie doktorze i przedstawiali te opinie, to musi świadczyć o randze tej konferencji, która się odbyła. Wyróżnienie spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie jako jedynej to musi być niewątpliwie powód do dumy. Czy spodziewał się pan tego wyróżnienia? Szczerze mówiąc, myślałem, że przynajmniej ktoś jeszcze w kraju oprócz nas robi taką rewitalizację. Natomiast wykład pani doktor Ostańskiej był wykładem i to widać było, bo na szczęście nasz pracownik, pan dyrektor pojechał z kamerą, uwiecznił to wszystko, także wielkie podziękowania dla naszego nowego operatora. Ale już bardziej serio, no widać było niesamowite zainteresowanie wszystkich osób, które zajmują się tą rewitalizacją. Co zabawniejsze, tak jakby sobie nie zdawali prelegenci sprawy z tego, z jakim wykładem wyjdzie pani doktor, bo tam widać, że poprzednicy pani doktor, ci, którzy przed nią zabierali głos, mówili, że jest to w Polsce robione źle, że nie zauważa się osób starszych, że nie zauważa się osób niepełnosprawnych, że jeżeli się robi rewitalizację, to albo tylko dociepla się blok, albo tylko robi się plac zabaw, albo tylko kładzie się kostkę, że nie ma takich kompleksowych rewitalizacji, że się zrobiło i bloki, że i monitoring, i kostkę, i place zabaw, i altany dla osób starszych, i boiska dla tych, którzy chcieliby korzystać ze sportu, i siłownie, które są zarówno dla osób i młodszych, i starszych. Zresztą to widzimy, ja jestem bardzo zadowolony z tego, bo to widać. Jest mi niesamowicie przyjemnie, kiedy przechodzę i widzę, że naprawdę bez żadnych kompleksów osoby, które są osobami no już powyżej 50 roku życia, 60 roku życia, nie wstydzą się, ćwiczą na naszych urządzeniach, korzystają z tego wszystkiego, co zostało dla nich zrealizowane. Bardzo ciekawy wykład na temat ławek, jak powinny być posadowione, jak powinny, w których miejscach powinny się znajdować. Okazuje się, że w spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie trafiliśmy ze wszystkim. Zwrócono również uwagę na błędy popełnione przy rewitalizacji, czyli na zauważeniu samej tej tkanki betonowej i tak dalej, a mówiono, że zapomina się o roślinności. No przykład Lubartowa jest zupełnie czymś odmiennym, gdzie pokazaliśmy, że można zrobić wszystko kompleksowo. I te słowa pani doktor i te brawa, które dostała po swoim wykładzie, i wiem, że mnóstwo jest zapytań o naszą spółdzielnię mieszkaniową. My sami jako prezesi jesteśmy zapraszani tak naprawdę we wszystkie zakątki Polski na prelekcje. Takich prelekcji najprawdopodobniej odbędzie się około 16, bo każde województwo chce usłyszeć o Lubartowie, więc tam wszędzie jesteśmy zapraszani. No musi to cieszyć. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim chyba sami mieszkańcy powinni być zadowoleni z tego, że te pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, ale również ten wkład, który wnieśliśmy jako sami, zostały te pieniądze po prostu dobrze wydane. I pani doktor Ostańska również mówiła, przeprowadziła badania, sprawdziła. Studenci z Politechniki Lubelskiej byli i będą za chwilę znowu na badaniach w Lubartowie, dopytywali o to. Okazuje się, że sami mieszkańcy są z tego zadowoleni, a to jest najistotniejsze. Mhm. Jeszcze ostatnie pytanie, zanim zaczęła się tak naprawdę rewitalizacja. Czy liczył pan na taki poklask w całej Polsce? Ja nie liczyłem w ogóle na poklask, zacznijmy od tego. Ja chciałem zrobić po prostu pewne rzeczy. Przypomnę, że w marcu będzie 10 lat, jak jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej i prawie równo 10 lat temu obiecałem pewne rzeczy, że będę je przeprowadzał. Systematycznie na początku zaczęliśmy od małych... Może powiem w ten sposób. Pierwsze doświadczenia z dociepleniami no wywołały we mnie niepokój, bowiem był niesamowity sprzeciw. Ludzie byli podburzani, ludzie byli podpuszczani. Wszyscy chcieli zbić kapitał polityczny na tym, że ktoś wyprowadził pieniądze, a teraz przyszedł jakiś małolat i nie wiadomo czego chce, nie wiadomo co będzie robił. Nie róbmy, róbmy wspólnoty. Po 10 latach od tamtego okresu czasu, po tych trudnych okresach w 2007-2008 roku, po tym, jak dostaliśmy informację w 2014, że środki zewnętrzne do nas również wpłyną, po tych 10 latach widać, że to, co zrobiliśmy, to przede wszystkim obietnice zostały dotrzymane, a po drugie są zadowoleni sami mieszkańcy. I to zadowolenie dla nas jest najważniejsze. Natomiast dobrze jest,
że nie tylko my to zauważamy. Dobrze, że nie tylko my w Lubartowie cieszymy się z tego wszystkiego, co mamy, nasze rodziny, które przyjeżdżają na święta, które wjeżdżają i mówią: jeju, ja chyba pomyliłem osiedla. No mieliśmy taki przypadek, wczoraj mieliśmy też taki przypadek, kiedy przyjechała jedna z firm, która nas obsługuje z Warszawy, a nie była u nas 2 lata. Zupełnie w innej kwestii, przyjechała ta firma i wchodzi prezes tej firmy, mówi: przepraszam, ja na początku to myślałem, że pomyliłem miejsca. Mówi, bo ten obiekt wasz, chodzi o budynek również zarządu, wygląda zupełnie inaczej niż do tej pory. Także też również był pod dużym wrażeniem, ale to cieszy. Najbardziej cieszą te głosy z zewnątrz, a wskażę również na jedną rzecz, że problemy osiedli w Lubartowie, nie w Lubartowie, tylko w Polsce, są dramatyczne. Ja wydawało mi się, że ten okres 10-letni to będziemy tak naprawdę równali do tego, co się dzieje w kraju. Okazuje się, że my nie tylko wyrównaliśmy, ale mocno przegoniliśmy i że dzisiaj jesteśmy dobrym przykładem dla wszystkich naokoło i to naprawdę cieszy. Ale najbardziej nas cieszy to, że w tych ankietach, które pani prowadziła, pani doktor, sami mieszkańcy z tego są zadowoleni. 10 lat temu o działaniach zarządu było głośno w całym kraju. Mieszkańcy naszej spółdzielni w tamtym okresie woleliby, aby sytuacja była odmienna i coś się zmieniło. Równo 10 lat temu w spółdzielni zaczęły się zmiany. W marcu 2006 roku prezesem został Jacek Tomasiak. W spółdzielni rozpoczął się okres prosperity i trwa on do dzisiaj. Po 10 latach mieszkańcy naszych bloków mogą być dumni z tego, co jest przed blokami, z tego, co niedaleko budynków, ale mogą być także dumni z faktu, że o spółdzielni mówi się wyłącznie dobrze, a to, co zostało zrealizowane w Lubartowie, stanowi doskonały materiał analiz dla naukowców i studentów. Patrycja Kobyłka, Kanał S. Wyjątkową troskę wobec spółdzielców wyraził w ostatnim Lubartowiaku wiceburmistrz Radosław Szumiec, który troszczy się o tych samych spółdzielców także jako przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Z nagłego oświadczenia Szumca cieszy się prezes Jacek Tomasiak, który zauważa, że władze miasta powinny zauważyć jeszcze kilka problemów związanych z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami, które należy ograniczyć i uwolnić mieszkańców od drakońskich opłat. Szumca martwią m.in. koszty egzekucyjne opłat za śmieci. Pamiętać jednak należy, że to zarząd związku może odstąpić od ich naliczania. Aby udowodnić, że jego troska jest szczera, Szumiec będzie miał okazję to wykazać jeszcze we wrześniu. Do związku trafił w poniedziałek wniosek zarządu spółdzielni o umorzenie odsetek. Jednak oprócz tak zwanych kosztów wokół śmieciowych władze Lubartowa mają wpływ, aby spółdzielcy nie płacili za czynsz swoich sąsiadów, czy też aby przewodniczący zgromadzenia Janusz Bodziacki przedstawił uchwałę, dzięki której mieszkańcy nie zapłacą za dłużników. O opisywane koszty oraz o troskę Szumca zapytaliśmy prezesa Tomasiaka. W Lubartowiaku ukazał się artykuł, gdzie pan Radosław Szumiec współczuje spółdzielcom z uwagi na koszty za odpady. Jak pan się odniesie do tego artykułu? Ja dziękuję panu wiceburmistrzowi Lubartowa, przewodniczącemu zarządu związku, że współczuje mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowej za koszty związane właśnie z odpadami. Szkoda tylko, że to współczucie pojawia się w tym momencie i że tego współczucia brakowało wcześniej, w chwili, kiedy wskazywaliśmy, że te koszty, które tutaj pokazuje pan burmistrz w swojej wypowiedzi, będą o wiele wyższe. A kto zatem płaci za tych, co nie płacą? No właśnie. Poważny problem. Podczas naszych negocjacji ze związkiem wskazywaliśmy, że ten upór, te odwrócenie się od tych ustaleń pierwotnych, które były, że za dłużników spółdzielnia nie będzie obciążana, skutkują tym, i tutaj mam nadzieję, że to współczucie również szczere jest, jak to, które jest tutaj wymienione w gazecie, że zauważy członkowie zgromadzenia, pan burmistrz Janusz Bodziacki, przewodniczący tego zgromadzenia związku, pan przewodniczący zarządu Szumiec, że zauważył, że przy wskaźniku 13% zadłużenia, przy wskaźniku ilościowym tych osób, które nie płacą za te odpady, to w przeciągu tych 24 miesięcy, już nie doliczam następnych miesięcy, które upłynęły od okresu, od kiedy związek te opłaty pobiera, to w związku z tymi decyzjami, które wydał nie kto inny jak związek, no mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej i członkowie spółdzielni mieszkaniowej musieli ponieść opłaty prawie 200 tysięcy złotych większe niż powinni. Bo kwoty, które wpłynęły do związku, to wpłynęły za tych, co uczciwie wpłacają, ale za tych, co nie wpłacają. Więc ja myślę, że warto by było zacząć współczuć tym ludziom w Lubartowie, żeby nasze władze również im współczuły, to po pierwsze. Po drugie,
Mam nadzieję, że pan burmistrz Szumiec również współczuje za fakt taki, że on jako wiceburmistrz i z tego co widzę jest odpowiedzialny między innymi za wyszukiwanie mieszkań, jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje pod lokale socjalne, tak przynajmniej wnioskuję z tych informacji, które nam przekazywał na komisjach. No, jest winien Urząd Miasta Spółdzielni Mieszkaniowej prawie 300 tysięcy złotych tylko z tego tytułu, że dla dłużników, którzy mają już wyroki eksmisyjne, podkreślam, posiadają już wyroki eksmisyjne, nie dostarczono lokali socjalnych. Jeżeli dodamy sobie 300 tysięcy, sumujemy to z następnymi prawie 200 tysiącami, robi nam się 500 000 kwoty, którą należy naprawdę współczuć. I ja współczuję członkom spółdzielni mieszkaniowej, że władze tak postępują w Lubartowie, że ci, którzy mają wyroki o eksmisję, nie mają tych lokali socjalnych, a pozostali za nich płacą. Że jesteśmy obciążani fakturą przez związek, przepraszam, decyzjami zostaliśmy obciążeni przez związek i dzisiaj również w świetle dalszego kontynuowania tych opłat z każdego miesiąca 87% płaci również za 13 niepłacących. Więc no, widzę, że w końcu ktoś zauważył ten niesamowity i potężny problem. Natomiast co do samej kwoty tej wymienionej przez pana burmistrza, dziwię się, że już podaje pewne kwoty, podczas kiedy one nie są jeszcze kwotami wiążącymi. Podczas kiedy te kwoty nie są kwotami wymagalnymi. Bo pamiętajmy o tym, że spółdzielnia mieszkaniowa ma jeszcze możliwość instytucji odwoławczej, natomiast zdradzę, że nie będziemy najprawdopodobniej z tego korzystali, że w miniony piątek przelew jest zrealizowany, więc nie wiem, dlaczego takie informacje są kolportowane. I dzisiaj wpłynął do Związku Komunalnego wniosek, żeby te opłaty były niższe. Czyli to, co nie jest kwotą należną, podstawową, żeby nie było przez związek naliczane. Od spółdzielni mieszkaniowej żądania są wysokie, a jak wygląda sytuacja z pozostałymi dłużnikami? To jest bardzo ciekawe pytanie, bowiem okazuje się, że na ostatnim związku dostaliśmy informację, że na kwoty, które sięgają prawie 1 000 000 złotych, jeżeli policzymy kwoty te, które zostały przez panią skarbnik wskazane oraz wskażemy na ilość deklaracji niezłożonych, no wpłynęło raptem do tej pory 132 tysiące złotych. A to są te same okresy. My jesteśmy czyści jako spółdzielnia, więc ja oczekuję informacji takiej, że chyba niebawem dowiemy się, jak mocno ten sam wiceburmistrz Szumiec współczuje wszystkim tym, którzy po 2, za chwilę po 3 latach wpłacają opłaty do związku. I usłyszymy, jakie to są potężne współczucia wobec tych wszystkich, którzy po tym terminie wpłacili. Mając na uwadze jeszcze znowelizowaną uchwałę, która nierówno potraktowała mieszkańców Lubartowa, o tym będziemy się odnosić jako klub i będziemy wskazywać na te, nieprawidłowości, na tę decyzję, bo czy ona jest prawidłowa, czy nieprawidłowa, to nadzór o tym orzeknie. Natomiast no, potraktowano w ten sposób mieszkańców Lubartowa, że jednym 500 000 darowano, a i o innych zapomniano. Mówię to oczywiście o tych, o których zapomniano, o mieszkańcach budynków wielorodzinnych. Cieszy fakt, że wiceburmistrz tak martwi się o kieszenie spółdzielców. Pozostaje mieć nadzieję, że ta troska to nie tylko chwilowy wybryk i już niebawem mieszkańcy spółdzielni zapłacą wyłącznie za własne śmieci, a nie tych niepłacących czynszu. A jeżeli mowa o samym czynszu, to miasto, którym także zarządza Szumiec, nie będzie narażać uczciwie płacących czynsz na koszt w postaci finansowania ich pobytu w blokach. Patrycja Kobyłka, Kanał S. Doczekaliśmy się wygranej Lewartu. Drużyna Grzegorza Białka pokonała na swojej murawie zespół z Przeworska 4-1. 20 września Lewart Lubartów nawet na chwilę nie pozwolił rywalom rozwinąć się. Jednym słowem wypunktowali przeciwników. Zwycięskie bramki naszemu zespołowi zapewnili Wadima Semuka, Mateusz Kompanicki oraz Dawid Niewęgłowski. Prezydent Andrzej Duda przedstawił założenia projektu ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Prezydent zobowiązał się do postulatu i jak widać pragnie dotrzymać słowa.
Andrzej Duda chce, żeby Polska stała się jeszcze lepsza dla swoich mieszkańców. Ma nadzieję, że właśnie ta decyzja zapoczątkuje zmiany w Rzeczpospolitej. Prezydent chce, aby ta ustawa obniżająca wiek emerytalny została przegłosowana jeszcze w tej kadencji sejmowej. Projekt ustawy został podpisany w towarzystwie fotoreporterów. Wiek emerytalny według Andrzeja Dudy zostałby obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak osoby, które przekroczą ten wiek, będą miały prawo wyboru, czy będą chciały otrzymywać emeryturę, czy też dalej pracować. Czy ustawa wejdzie w życie? Czy jest korzystna dla Polaków? Na odpowiedzi na te pytania będziemy musieli jeszcze poczekać. A jak do tematu podchodzą mieszkańcy naszego miasta? Czy uważa Pani, że ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, dotycząca obniżenia wieku emerytalnego, wejdzie w życie? Nie, na pewno nie. A czemu tak Pani uważa? No bo nie dadzą mu tego zrobić. Poza tym naszego kraju na to nie stać. Powinna wyjść. Powinna, ponieważ na przykład pielęgniarki. Co taka starsza pani, jak młode, kują mnie 11 razy. Jeszcze mam sińce. A stara już ręce się trzęsą. Nie ten wzrok, nie ten umysł. Powinno dawno tak być, ale u nas każdy wój na swój strój. I taka dola. Dziękuję. No wie pani, mnie to teraz to już nie interesuje, bo ja jestem na emeryturze. Aha. Od 7 lat, także to... Ale właściwie to można by było obniżyć. Ale uważa pani, że ta ustawa wejdzie w życie? Uważam, że nie. Czemu? No dlatego, że starzejemy się wszyscy. Nie ma kto pracować na nasze emerytury i to jest normalne. To chyba raczej nierealne. Do wszystkich placówek Poczty Polskiej trafiły plakaty promujące akcję, która ma na celu ustrzec przed oszustwami ze strony fałszywych policjantów i wnuczków. Na pocztach w całym kraju ruszyła akcja, która ostrzega przed oszustami wyłudzającymi pieniądze. Plakaty są porozwieszane w widocznych miejscach. Oprócz tego pracownicy poczty rozdają specjalne ulotki. Na te oszustwa najbardziej narażeni są starsi ludzie, dlatego to zwłaszcza im przypominana jest kwestia oszustw. Takich wyłudzeń w kraju policja odnotowuje bardzo dużo. A czy w Lubartowie zdarzają się takie przypadki? Czy w Lubartowie policja odnotowuje próby wyłudzeń na tak zwanego wnuczka czy policjanta? W przeszłości na terenie naszego powiatu były próby wyłudzenia w ten sposób pieniędzy od osób. Niemniej jednak w ostatnim czasie tego typu przestępstw na naszym terenie nie miały miejsca. A jak wyglądają takie telefony? Zazwyczaj osoba, która próbuje wyłudzić pieniądze, dzwoni do swojej ofiary, podając się za członka rodziny, zazwyczaj nie podaje na początku swojego imienia, tego jak się nazywa, pyta, czy od babciu poznajesz, kto do ciebie dzwoni, czy ciociu, czy mamo, tak, to ja. Próbuję w jakiś sposób nawiązać kontakt, dowiedzieć się, czy ta osoba, czy rozmówca posiada jakieś wartościowe przedmioty, szczególnie pieniądze, pod przykrywką, pod historią udziału, na przykład w wypadku drogowym, gdzie duża ilość gotówki jest potrzebna, aby uniknąć kary. A co powinniśmy w tym momencie zrobić? Jak się zachować po takim telefonie? Przede wszystkim tutaj wszystkie osoby muszą być czujne. Każdy z nas jest narażony, każdy z nas może taki telefon odebrać. I w przypadku, kiedy taki telefon bierzemy, powinniśmy zachować tu szczególną ostrożność i przede wszystkim nawiązać natychmiast kontakt z członkiem rodziny, za którego ten ktoś, nasz rozmówca się podawał, aby upewnić się, czy na pewno takiej sytuacji doszło. A w dalszej części informacji. Wieści z Kozłówki. Piraci drogowi. Policjanci po chwili napotkali ten pojazd na ulicy Lubelskiej. Straż pożarna na wymianie w Anglii. Sama współpraca została zapoczątkowana już w 2007 roku. Nowy zapis dotyczący spadku. Wtedy spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za długi jedynie do wysokości majątku spadkowego. Świetne wyniki szkoły przy ulicy Chopina. Jest to 11 osób, które uzyskało te setki z języka angielskiego. Okno życia. Bilans zdarzeń w powiecie. Ten pożar po prostu był stopniowo dogaszany. Zapraszamy Państwa na Wieści z Kozłówki.
Lampy naftowe i wieczna, latarnie powozowe i procesyjne oraz objaśniacz do świec ze zbiorów Muzeum Zamojskich w Kozówce można oglądać w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie na ekspozycji Historia Lampy. Wystawa z udziałem lamp z kolekcji będzie czynna do 30 października bieżącego roku. Muzeum znalazło się w gronie 300 placówek w całej Polsce, w których odbędzie się weekend seniora z kulturą. Akcja 60+ Kultura odbędzie się 26 i 27 września bieżącego roku. W tych dniach seniorzy będą mogli bezpłatnie lub za symboliczną opłatą skorzystać z bogatej oferty kin, teatrów, oper, filharmonii, muzeów, galerii i domów kultury. Kampania 60+ Kultura jest skierowana do osób powyżej 60 roku życia. Niebezpieczny pościg zakończony sukcesem policji. Do sieci trafił film z udziałem 30-latka, który ucieka przed policją. Scena ta przypomina film akcji. Jak się później okazało, mężczyzna był trzeźwy. Ostatnie wydarzenie, które miało miejsce 15 września tego roku, skłoniło nas do bliższego przyjrzenia się tak zwanym piratom drogowym. Chodzi tu o sprawę 30-letniego mężczyzny, który nie zatrzymał się do kontroli w Lubartowie i policja ścigała kierowcę Skody aż do samego Lublina, by tam w brawurowy sposób go zatrzymać. Jak się okazuje, mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających, za to po zatrzymaniu został przebadany przez lekarza specjalistę. To nie jedyny pościg za piratem drogowym w zeszłym tygodniu. W ostatnią niedzielę, tuż przed godziną 13, otrzymaliśmy informację, że ulicą Lubelską w kierunku Lublina jedzie Volkswagen, którego kierowca dziwnie zachowuje się na jezdni. Wskazywało to, że to jego zachowanie, że może być pod działaniem alkoholu. Policjanci po chwili napotkali ten pojazd na ulicy Lubelskiej, jednak jego kierowca mimo dawanych znaków świetnych i dźwiękowych do zatrzymania nie zatrzymywał się i zaczął uciekać. Po kilkuset metrach pościgu policjanci zajechali drogę temu auto, zatrzymali je. Jak się okazało, kierowca był nietrzeźwy. Badania wykazały, że był pod wpływem blisko 3,2 promila alkoholu. Był to 59-letni mieszkaniec Lublina. Piratów drogowych na polskich drogach nie brakuje, za to zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym by się przydały. Jak na razie za kierownicą samochodu może usiąść każdy, kto takie uprawnienia posiada. Nie ma konieczności dodatkowych badań specjalistycznych przed podjęciem uzyskania prawa jazdy. Nasuwa się pytanie, czy istnieje jakiś sposób wyeliminowania tak zwanych piratów drogowych, którzy są niebezpieczni nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Na to pytanie zapewne nie szybko znajdziemy odpowiedź. Patrycja Kobyłka, Kanał S. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń zagranicznych w dniach od 12 do 18 września grupa 8 strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie odwiedziła Komendę Straży Pożarnej w Anglii. Żałujemy oczywiście, że tak mała grupa strażaków miała okazję zobaczyć pracę strażaków w Anglii. Na pewno chcielibyśmy, żeby była to większa grupa. Sama współpraca została zapoczątkowana już w 2007 roku przez Orkiestrę Dęto Ochotniczej Straży Pożarnej, po czym nastąpiła wymiana orkiestr, mniejszych grup, większych. W tej chwili stałe kontakty się utrzymują. Dlatego też komendant Straży Pożarnej z Anglii, z hrabstwa West Yorkshire, wystosował do nas zaproszenie, czy chcielibyśmy na taką wizytę do nich przyjechać. Po czym po uzyskaniu zgody naszych przełożonych w Lublinie taki wyjazd się odbył. Grupa 8 strażaków wyjechała w sobotę 12 września. Wyjazd był samochodem z racji tego, żeby obniżyć koszty tego i jednocześnie więcej, żeby można było zobaczyć. Łatwiej się poruszać w Anglii, wtedy nie jesteśmy niczym zobligowani. Mieliśmy okazję w Anglii zobaczyć pracę strażaków, ich szkolenie, jakie prace wykonują na służbie, jaki sprzęt posiadają, czym się różni straż polska i straż angielska. Muszę powiedzieć, że tutaj nie mamy się w ogóle czego wstydzić. Myślę, że nawet niektóre rodzaje sprzętu są lepsze w tej chwili posiadamy niż mają sprzęt w Anglii. Następnie zwiedzaliśmy w porcie morskim stację łodzi ratowniczych, po czym przejechaliśmy do szkoły pożarniczej, jedynej w Anglii, największej, jednej z większych na świecie, gdzie mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób szkoli się tych strażaków.
Po zakończeniu zwiedzania szkoły całodniowego, program był bardzo napięty, cały program był napięty, Anglicy bardzo dobrze się do tego przygotowali. Każdy z kierowników wydziałów miał przygotowaną prezentację, dokładnie nas oprowadzał. Myślę, że i wymiana językowa nasza też mogły się poprawić tym, że ten język mogliśmy ćwiczyć. To już przydaje się teraz przy działaniach czy przy rozmowach gdzieś w działaniach ratowniczych. Po zakończeniu całej wizyty mieliśmy króciutką wizytę w Londynie, dosłownie 4 godzinki po Londynie. Najbliższe miejsca takie znane, Big Ben czy Buckingham, takie miejsca mieliśmy okazję zobaczyć. I następnie był przejazd do Brukseli, gdzie mieliśmy nocleg i na drugi dzień rano było zwiedzanie parlamentu na zaproszenie pana posła, europosła Krzysztofa Hetmana, po czym wyjazd został zakończony u nas w Komendzie. Będzie w sobotę w godzinach porannych. Od 17 października tego roku wchodzi w życie zapis dotyczący spadku. Nie będzie już takiej sytuacji, w której nieświadomie możemy odziedziczyć milionowe długi. Wielu Polaków zastanawia się, czy wraz ze spadkiem nie spadną na nich ogromne zobowiązania finansowe. Często bowiem okazuje się, że zamiast znacznej sumy mieszkania czy samochodu dziedziczymy długi po zmarłym. Zmiany, które wejdą w październiku, pozwolą spać spokojnie wszystkim dziedziczącym. Co za tym idzie, dłużników w Polsce będzie zdecydowanie mniej. W kwietniu tego roku prezydent podpisał ustawę z 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ta przedmiotowa ustawa ma na celu usunięcie z prawa spadkowego instytucji tak zwanego prostego przyjęcia spadku. Ta instytucja polega na tym, że w sytuacji, kiedy spadkobierca nie złoży w wyznaczonym terminie, to jest 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przyjmuje się na siebie nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Nowe przepisy zmieniają ten stan, wprowadzając jako zasadę przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wtedy spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za długi jedynie do wysokości majątku spadkowego. To oznacza, że spadkobiercy nie będą już zobowiązani do składania oświadczeń, aby ograniczyć zakres odpowiedzialności. Nadal też będą mogli odrzucić cały spadek. Zmianie ulegną także zasady ustalania stanu majątku spadkowego. Obecnie ten majątek ustala komornik sądowy poprzez sporządzenie spisu inwentarza, a to dla spadkobierców wiąże się niewątpliwie ze sporymi kosztami. Nowa ustawa, nowelizacja, wprowadza zaś instytucję wykazu inwentarza. Wykaz ten będą mogli złożyć sami spadkobiercy przed notariuszem albo przed sądem. I w tym wykazie spadkobiercy powinni wykazać przedmioty majątkowe należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości, a także wskazać długi spadkowe i ich wysokość. Ustawa wchodzi w życie w październiku tego roku, natomiast tych przepisów znowelizowanych nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Zmiany te mają na celu uniknąć sytuacji, w której po zmarłym krewnym dostajemy w prezencie długi przewyższające majątek. W tej chwili z takiego prawa mogą skorzystać dzieci, by nie obarczać ich swoimi długami i by mogły wystartować w dorosłe życie z czystym kontem. Na pewno po wprowadzeniu tych przepisów zmniejszy się liczba dłużników. Dla kanału S Patrycja Kobyłka. Technikum informatyczne przy ulicy Chopina może się pochwalić świetną zdawalnością egzaminów zawodowych. Prócz tego Chopin może być zadowolony również ze swoich absolwentów liceum, którzy zdali maturę z wynikiem dużo wyższym niż średnia zdawalność w polskich liceach. Po raz kolejny technikum informatyczne przy ulicy Chopina jest bardzo zadowolone z wyników egzaminów zawodowych. Tym razem w szkole po raz pierwszy odbyły się 3 egzaminy zawodowe, jednej w starej formule i 2 egzaminy kwalifikacyjne. Pani dyrektor, technikum informatyczne może pochwalić się świetnymi wynikami z egzaminów zawodowych. W ostatnich dniach sierpnia otrzymaliśmy wyniki z egzaminów zawodowych. W tym roku nasi uczniowie zdawali 2 rodzaje egzaminów zawodowych, tak zwany stary egzamin i nowy egzamin z kwalifikacji. Powiem na razie może o tym starym egzaminie, który zdawali uczniowie klasy czwartej, czyli w chwili obecnej już nasi absolwenci. Możemy poszczycić się bardzo wysoką zdawalnością tego egzaminu w przypadku naszych absolwentów. Do egzaminu przystąpiło 31 osób i zdawalność wynosi 84%.
70%, gdzie zdawalność w województwie lubelskim wynosi 62%, więc ten nasz wynik bardzo cieszy, jest to bardzo dobry wynik. Natomiast cieszy nas również średni wynik z części pisemnej, który wynosi 71% i z części praktycznej ten wynik wynosi 85%. Oznacza to, że nasi absolwenci na bardzo wysokim poziomie zdali ten egzamin. Ja jeszcze chcę dodać, że egzamin zawodowy jest bardzo trudnym egzaminem. Składa się z części pisemnej i z części praktycznej. Żeby zdać egzamin zawodowy, trzeba uzyskać co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 75% punktów z części praktycznej, więc jest to zdecydowanie trudniejszy egzamin niż egzamin maturalny. Dlatego też cieszą nas bardzo te wyniki naszych absolwentów. Chcę również pochwalić się bardzo dobrymi wynikami egzaminu zawodowego, tak zwanego nowego. Jest to tak zwany egzamin z kwalifikacji. Teraz każdy zawód jest podzielony na kilka kwalifikacji. Akurat nasz zawód, którym my kształcimy, technik informatyk, ma 3 kwalifikacje, które noszą takie symbole 12, 13 i 14. I odbyły się egzaminy właśnie z 2 kwalifikacji, z kwalifikacji E12 i z kwalifikacji E13. I tutaj w przypadku kwalifikacji E12, do której przystąpili uczniowie klasy drugiej naszego technikum, mieliśmy 100% zdawalność, gdzie zdawalność w kraju wynosiła 85%, więc jest to wynik bardzo dobry. I również średni wynik z części praktycznej wynoszący 92% i z części pisemnej wynoszący 71% napawa nas dumą. Jest to zasługa uczniów, ale również świetnej kadry nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do tego egzaminu. I teraz kwalifikacja E13. Do tej kwalifikacji przystąpili uczniowie klasy trzeciej. Tutaj zdawalność mamy 96,2%. Jedna osoba tylko nie zdała części pisemnej, więc jest to również bardzo wysoki wynik. I w kraju zdawalność była o 28 punktów procentowych mniejsza niż w naszej szkole. I również mieliśmy bardzo świetne wyniki zarówno z części pisemnej, średnie wyniki, jak i z części praktycznej. I tak średni wynik z części pisemnej wynosił 70,6%, a z części praktycznej aż 97,4%. Jest to wynik, który naprawdę napawa nas dumą i tak uczniowie klasy trzeciej w tym roku przystąpią do ostatniego już egzaminu z ostatniej kwalifikacji E14 i ten egzamin odbędzie się w styczniu. Po zdaniu tych 3 egzaminów będą mogli używać tytułu technika informatyka. I jest to taka zmiana, która zaszła w szkolnictwie zawodowym w kwestii egzaminów zawodowych. Na pewno ta nowa formuła egzaminów zawodowych poprawi zdawalność generalnie w szkolnictwie zawodowym i sprawi, że uzyskanie kwalifikacji zawodowych na pewno troszeczkę stanie się łatwiejsze, bo te egzaminy zostały rozłożone jak gdyby na 3 tury i łatwiej jest młodzieży pokonać ten próg, wysoki próg w przypadku zawodów technikalnych. Szkoła również może się pochwalić wynikami matur. Liceum, jak i technikum na ulicy Chopina może pochwalić się świetną zdawalnością egzaminu maturalnego. Otrzymaliśmy już wyniki egzaminów poprawkowych, więc jest czas na podsumowanie matury 2015 w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie. Do matury przystąpiło 158 absolwentów naszej szkoły i matury nie zdało 2 osoby. Jedna osoba nie zdała matury z 2 przedmiotów, a jedna osoba z 1 przedmiotu, więc jest to bardzo dobry wynik, zdawalność wynosi 98,9%. Możemy się pochwalić również bardzo dobrymi wynikami z poszczególnych przedmiotów. 18 osób uzyskało maksymalny wynik, czyli taką przysłowiową setkę na maturach pisemnych. I z tego jest to 11 osób, które uzyskało te setki z języka angielskiego. 5 osób uzyskało 100% wynik z matematyki na poziomie podstawowym i 1 osoba z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jest to bardzo dobry wynik, bo naprawdę trudno jest uzyskać 100% wynik na maturze z poziomu rozszerzonego. Również nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów. I chciałam również się pochwalić wynikami z egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym. I tutaj bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie z klasy trzeciej, a z matematyki. Bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie z historii, z WOS-u, z biologii i z chemii. Naszym absolwentom życzymy sukcesów na dalszym etapie edukacji.
Również cieszymy się bardzo z wyników matury w technikum zawodowym. Nasi absolwenci technikum przystąpili do tak zwanej starej matury jeszcze, organizowanej według starych zasad. 31 osób przystąpiło do matury i jedna osoba tej matury nie zdała. Nasi uczniowie z technikum osiągali również średnie wyniki, bardzo dobre, przede wszystkim z języka angielskiego, z matematyki. I kilka osób uzyskało również 100% wyniki. Są to, te setki są z matematyki i z języka angielskiego. Cieszy to bardzo. Ten wynik cieszy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy zrobili wszystko, żeby jak najlepiej przygotować młodzież do egzaminów maturalnych. Okno życia. Niektórzy o tym miejscu mówią, że pozostawione tam dzieci są cudownie ocalone. Takich miejsc w Polsce jest ponad 50. Jak one działają i czym są? Odpowiedź w materiale. Okno życia to nic innego jak miejsce, gdzie matki mogą bez żadnych konsekwencji pozostawić nowonarodzone dziecko. Przyczyny ich decyzji są różne, od braku funduszy po szok porodowy, czy też po prostu są zmuszane przez rodzinę postąpić w taki sposób. Zazwyczaj takie placówki są prowadzone przez zakony lub instytucje świeckie. Warto jednak sięgać po inne formy pomocy, a takie miejsca powinny być ostatecznością. Okno otwiera się od zewnątrz. W środku jest łóżeczko, w którym można pozostawić dziecko, nie narażając je na niebezpieczeństwo. Po włożeniu dziecka uruchamia się alarm. Noworodek zostaje przeniesiony do inkubatora, gdzie przebywa do czasu przybycia karetki pogotowia. Potem dziecko przechodzi badania w szpitalu i oddane jest do pogotowia rodzinnego. W tym czasie rozpoczyna się proces adopcyjny. A teraz zapraszamy Państwa na cotygodniowy przegląd zdarzeń w powiecie. W okresie od 14 do 20 września 2015 roku na terenie chronionym przez Komendę Powiatową Państwa i Straży Pożarnej w Lubartowie miało miejsce 23 zdarzenia, w tym 16 pożarów, 6 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. W dniu 14 września w miejscowości Ostrów Lubelski miał miejsce pożar sterty zbelowanej słomy. Słoma w ilościach około 130 belek była składowana z dala od budynków, również od dróg komunikacji ogólnej, od dróg komunikacyjnych. I tutaj z uwagi na fakt, że w chwili przyjazdu pierwszych zastępów Straży Pożarnej była zasadniczo całkowicie objęta pożarem, no podjęta została decyzja o zabezpieczeniu tego miejsca zdarzenia do całkowitego wypalenia się tej sterty. Po około 4 godzinach te jednostki, które pozostały, przystąpiły do dogaszania poprzez przerzucanie tej pozostałości, tej słomy, a także przelewaniu jej dokładnemu wodą. Do tego zdarzenia zostało zadysponowano łącznie 6 jednostek Straży Pożarnej, w tym 2 zastępy z JRG Lubartów, także zastępy z Ostrowa Lubelskiego. Z kolei 18 września w piątek, czyli w ubiegły piątek, miał miejsce w miejscowości Nowy Uścimów, gmina Uścimów, miał miejsce określany przez nas jako w naszych procedurach tak zwany pożar duży, pożar budynku inwentarskiego, kurnika. Tego dnia ten budynek nie był jeszcze zasiedlony, był przygotowywany do przyjęcia inwentarza, był ogrzewany i to prawdopodobnie awaria tej instalacji promienników grzewczych doprowadziła jak gdyby do powstania tego pożaru. Tu zapalenie uległa ściółka, która dosyć ten pożar przez to dosyć szybko rozprzestrzenił się na część tego kurnika, a także na budynek stodoły, który był usytuowany prostopadle do tego budynku. Tu działania przybyłych na miejsce pierwszych zastępów Straży Pożarnej polegały oczywiście po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, po sprawdzeniu, czy wewnątrz nie ma osób jakichś poszkodowanych, również zwierząt. Przede wszystkim na obronie tych budynków, czyli obronie tu stodoły, która gdyby o tej porze roku już była zapełniona pod sam dach płodami rolnymi, a także pozostałej części kurnika. I łącznie podano 6 prądów gaśniczych wody, co doprowadziło do lokalizacji pożaru, czyli do jego opanowania. Potem ten pożar po prostu był stopniowo dogaszany poprzez przelewanie wodą, wyrzucanie pozostałości, czyli słomy, siana, zboża na zewnątrz i przelewanie tego wodą. Tutaj też dokonano pewnych takich czynności rozbiórkowych, tutaj, ponieważ w wyniku tego zdarzenia nad tą częścią, którą powstał pożar, zawalił się drewniany dach, czyli drewniana konstrukcja dachu ukryta eternitem. Prosto zostało to jak gdyby zabezpieczone, rozebrane na tyle, żeby nie stwarzało jakiegoś większego zagrożenia po zakończeniu naszych działań. I tu w działaniach udział brało łącznie 14 jednostek Straży Pożarnej, 3 zastępy z JRG Lubartów, zastęp z JRG Łęczna, a także jednostki OSP zarówno z gminy Uścimów, z gminy Ostrów Lubelski, z gminy Niedźwiada, Ostrówek i gminy Serniki. No w tego typu działaniach potrzeba jest duża ilość wody i duża ilość ratowników. Tutaj tą wodę zapewniono z przybyłych na miejsce samochodów gaśniczych, a także zorganizowano na jeziorze maśluchowskim oddalonym około 1,5 km
punkt czerpania wody do celów przejść pożarowych, skąd ta woda została została dowożona na miejsce tego zdarzenia. Czas tych działań przekroczył 5 godzin. W ogóle ubiegły piątek był bardzo pracowity dla lubartowskich strażaków. Oprócz tego pożaru dużego miały miejsce również 3 zdarzenia, w tym 2 w komunikacji drogowej. Jednym z nich był wypadek drogowy z udziałem 3 samochodów, 2 samochodów dostawczych oraz samochodu osobowego. Było to na drodze numer 19 w miejscowości Annówka, gmina Kock. Jest to koniec naszego powiatu. Dla nas to jest tak zwany obszar chroniony, czyli takie miejsce, gdzie jeżeli dojdzie do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia, to jest podpisane porozumienie z sąsiednimi komendami z sąsiednich powiatów. I tak też było w tym przypadku, że oprócz naszych zastępów, 2 zastępów z JRG Lubartów i OSP Kock, został zadysponowany zastęp Państwowej Straży Pożarnej z JRG w Radzyniu. I tutaj w zdarzeniu zostały poszkodowane 2 osoby podróżujące tym samochodem osobowym. Została im udzielona pierwsza pomoc medyczna przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Nasze działania ze strony Straży Pożarnej polegały generalnie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu samochodów pod kątem ewentualnych wycieków substancji naftowych, płynów eksploatacyjnych, odłączenia akumulatorów i generalnie pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego, jak i również Policji. Mam tu na myśli kierowanie ruchem w początkowej tej fazie działań. Po tych działaniach jak naszych, miejsce zdarzenia i pojazdy zostały przekazane zarówno czy Policji, czy tym właścicielom, którzy po prostu pozostali, nie odnieśli obrażeń i pozostali jak gdyby na miejscu zdarzenia. Tutaj prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i po prostu zderzyły się 3 samochody jadące w tym samym kierunku. Zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Piątek, 25 września, zapowiada się burzowo. Termometry wskażą 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1013 hektopaskali. Deszczowo przywita nas sobota, 26 września. Temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Niedziela, 27 września, zapowiada się podobną aurą do dnia poprzedniego. Temperatura spadnie do 11 kresek. Barometry wskażą 1021 hektopaskali. 28 września, w poniedziałek, zapowiada się prawie bezchmurno. Termometry wskażą 12 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1023 hektopaskale. Z zachmurzeniem umiarkowanym powita nas wtorek, 29 września. Temperatura spadnie i osiągnie wartość 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1025 hektopaskali. Środa, 30 września, zapowiada się podobną aurą do dnia poprzedniego. Temperatura bez zmian. Barometry wskażą 1031 hektopaskali. Zachmurzenie małe przewidywane jest w czwartek 1 października. Słupek rtęci zatrzyma się na 15 kreskach. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie i osiągnie wartość 1035 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. Informujemy, że w dniach od 30 września 2015 roku do 1 października 2015 roku mogą wystąpić przerwy w odbiorze niektórych kanałów w pakiecie podstawowym cyfrowym spowodowane modernizacją sieci i konieczności przejścia wielu kanałów na system MPEG-4. Po tym okresie w celu odbierania pełnego pakietu programów konieczne będzie ponowne dostrojenie odbiorników. Za utrudnienia przepraszamy. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominamy, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja się już z Państwem żegnam, a za tydzień spotka się z Państwem Magda Małek. Do zobaczenia.